Cześć, witajcie w nowym odcinku. Przepraszam. Servus w ogóle, Biru Liber Freude. Dzisiaj wam przedstawię browar. Już mam rozlany go. Sorki za to, no ale będzie szybciej. Jest browar z Dolnej Frankonia, Unterfranken. Jest taka kraina koło Oberfranken, bardziej na zachód. Tam dużo browarów nie ma. Między innymi taki region Miltenberg, miejscowość, tam jest browar Faust. Browar Faust już ma bardzo dużo lat. On się kiedyś nazywał Zum Weiße Löwen, czyli Białym Lwem. A teraz już od ponad 100 lat rodzina Faust go prowadzi. Od 4 pokolenia już tam działają na tym terenie browaru. Ostatni jest Cornelius, właśnie Faust się nazywa ten piwowar. Waży, no, kilkanaście piw tam ważą w tym swoim browarku. Browar ma otwarcie kadzie fermentacyjne, rocznie 63 tysiące hekto, tysięcy hekto wybija. Co jeszcze, własną propagację mają, co nie jest takie oczywiste, swoje drożdże. Oczywiście na pewno wzorcowe, no. Zawsze jak ktoś propaguje drożdże, no to browary wokół się zaopatrują też w takie drożdże. Dzisiaj wam przedstawię 4 piwka. Radler Pils, taki lager mocny, chmielony i imperialną IPę. Radlera wam nie muszę przedstawiać, no pół na pół piwo z sokiem, właściwie z lemoniadą. W zapachu jest, no, super cytryna. Smak też jest fajny. No, kurczę, takie piwo to... To dzieci powinni w przedszkolu już pić, naprawdę. Aż nie jest 2,5 alkoholu, ale w ogóle nie czuć. Prawie tam nie było w ogóle alkoholu. Drugie, jakie wam przedstawię dzisiaj, Pils. Jest lekko siarkowe. Już to wcześniej nadałem, piana była dosyć ładna. Klasyczny Pils, 11,9 zasypu, 4,9 alkoholu. Klarowane piwo oczywiście, filtrowane. Wzorzec chmielone, jest około 30, spokojnie 30-40 IBU, tu jest goryczka. No jest klasyczny Pils, no nie ma się do czego doczepić, powiedziałbym 110% wzorca Pilsa ten Faust robi. Co ciekawe, browar założył bardzo dawno temu, przemigrował Belg do tam właśnie do Dolnej Frankonii, do Miltenbergu. I założył taki browar. No on później został sprzedany tam ponad 150 lat temu. Właściciel jest nowy Faust. No ale historycznie jest to dosyć, to nie jest duży browar. Tam jest bardzo fajny też taka karczma przy browarze. Można sobie przyjechać, wyspać się, zjeść dobrze, napić się bardzo dobrych piw. No super. Buteleczki ma fajne 0,33, takie, no, poręczne, czyli tak sobie walnąć piwenio i od razu, no, nie certolić się, nie? Tylko bach, bach i już. Trzecie piwko, Hochzeit, to jest piwo weselne, dużo mi go nie zostało, ale bardzo ładny to jest, też lager, niefiltrowany, mocno chmielony, on powstał na wesele prapradziadka właśnie tego dzisiejszego festiwalu, to 4 pokolenia do temu. I żona sobie zażyczyła właśnie takiego specjalnego piwa na to wesele, no więc on uważał dla żony swojej, ten Johan się nazywał, ten prapradziadek. I co jeszcze, 21 IBU, to nie jest dużo, ale jest dużo chmieli takich aromatycznych, grejpfrutowych, głównie grejpfruty, agres, jabłko. Bardzo przyjemne. 13,4 w ogóle zasypu, 5,4 alkoholu. Czyli taki doppel lager, można powiedzieć. Doppel Pils, doppel lager. Taki trochę w amerykańskim stylu lager, o tak można powiedzieć. Fajna muzyczka dzisiaj gra, bardzo mi się podoba. Niemieckie disco polo. Ostatnio słucham disco polo niemieckie, zajebiste. Bardzo dobre piwo. No super, kurczę. Jest to dolniak, lager, ale smakuje naprawdę jak jakaś IPA. No naprawdę.
Tak na pierwszy rzut oka, nie wiem, czy na 100 ludzi większość by odróżniła to od IPy jakiejś. No może nie ma takich owoców fest tutaj, ale goryczka jest duża. I też nie podałem, że jest duża, ale czuć tą gorzkę. Fajne piwko, naprawdę, no. No patrzcie, na eks wypiłem go. Czwarte piwko dzisiaj, to jest ciekawostka. Syn tego właściciela, oczywiście to było dawno temu, tam na początku, jak powstawał browar, przejął to rodzina Faustów. Syn jego wyemigrował do Stanów i tam miał założyć też swój browar. I ojciec mu uważał na drogę właśnie imperialną IPę. Połowę dał chmieli niemieckich, połowę amerykańskich. Amerykańskie, że nową drogę zaczyna tam swoją przygodę życiową, a niemieckie, żeby nie zapomniał, skąd pochodzi. Jak wiecie, no, dużo browarów w Stanach to emigranci właśnie założyli, między innymi niemieccy, nie? Z innych krajów też, ale bardzo dużo browarów właśnie powstało na bazie wiedzy z Niemiec. No, Amerykanie nie mieli swojej wiedzy żadnej, no i to tam, co tam były, bizony tylko dzikie i prerie i Indianie, więc tam żadnej tradycji piwowarskiej nie było w XIX-XVIII wieku, więc to wszystko emigranci z Europy tą kulturę jakąśkolwiek tam zrobili w Stanach. Amerykanie nie mieli żadnej kultury, nie? To byli dzikusy, Indianie. Dopiero emigranci zrobili tam jakąś, jakąkolwiek kulturę tam na tym kontynencie amerykańskim. No i właśnie te piwo jest na cześć tego, ono się nazywa też Auswender, czy emigrant, takie emigracyjne, Imperial IPA. 72 IBU, zobaczcie, dużo chmieli. Nie podałem jakie niestety. 7 alkoholu, 18,5 zasypu, no piwo jest rewelka. Ja powiem, że no, jak na niemieckie piwo bawarskie, no to jest rewelka, nie? Ten zapachy tutaj. Ktoś, kto lubi amerykańskie style piwa i dużą goryczkę, dużą grejpfrutowość, owocowość, no to nie może tu być niezachwycony tym piwem. W drugim odcinku, w drugiej części tego odcinka Dymr Faustie mam jeszcze, przedstawię wam trzy boki. Z tym nawet Icebog jest w dębowej beczce leżakowany. No super piwa. Browar no, ma dosyć ciekawe podejście do styli, wam powiem. Nie robi takiej stuprocentowej, znaczy inaczej, nie robi takiego takie zwyczajne te klasyki, że tam Pils, Lager jakiś tam, Weizen, Bock. No i tak troszkę inaczej trochę tego podchodzą, widzę, ta rodzina, ten Cornelius Faust się nazywa, ten główny piwowar. No i w sumie te style szanuje klasyczne, ale też stara się, no dwa piwa są historyczne, widzicie. Te piwa są, receptury są od dawna. Ten imigrant, zobaczcie, 1849, już była receptura, już były amerykańskie chmiele. To zobaczcie, jak już te chmiele owocowe, czy powiedzmy tam inne niż klasyczne, z Hallertau, ze Spalter, były już znane wcześniej. I były piwa wcześniej, już nawet 100 lat temu, które były takie grejpfrutowe, miały smak owoców egzotycznych, żółtych owoców. Nie było to nic aż takiego nieznanego, nie? Nie jest to wymysł ostatnich lat. No te piwo weselne też mnie bardzo ciekawi. Bardzo w sumie rzadkie, no takie piwo prywatne. Często w browarach niemieckich, w ogóle bawarskich, zdarzają się takie piwa, które są ważone ciągle, ale na jakąś okazję, na przykład urodzin głównego właściciela, jakieś wesele, nie wiem, no jakaś rocznica tam specjalna browaru. Często są takie piwa właśnie specjalnie ważone, nie? Które są cały czas ważone, bo są bardzo dobre, ludzie ich chwalą, znają. Pamiętajcie, że wartość browaru i wartość taka w cudzysłowie intelektualna browaru nie polega na tym, żeby w ciągu roku wypuszczać 50 styli,
50 piw i za rok znowu 50 i za dwa lata znowu 50. Nikt nie jest w stanie tego odróżnić i zapamiętać. Tylko dany browar waży, no, powiedzmy 10 piw, ale robi to ciągle, nie? No może wyjątkiem jest tu Kamba, ale Kamba też waży kilkanaście piw stale, a kilka dodaje nowych, powiedzmy, nie? Ale w Kambie jest zawsze ta klasyka jest ważona, mimo że jest tych piw tam kilkadziesiąt było receptur ważonych. Żaden poważny browar nie robi sobie takich jaj, jak to u nas jest w Polsce, że wypuszcza na siłę 1000 styli, 1000 piw i za rok tego nikt nie pamięta, jakie tam było rok temu piwo, nie? No to nie na tym polega piwowarstwo, nie? Gdyby to miało jakąś wartość, to niemieckie browary by 5000 piw robiły w ciągu roku i by się każdy posrał już, bo co tydzień by było nowe piwo, nikt by nie wiedział już, o co chodzi, nie? Jestem, wiecie, wielkim wrogiem, no, takiego piwowarstwa, co się odbywa w Polsce, w niektórych browarach, no, co 5 minut nowy styl, ludzie nie są w stanie się przyzwyczaić do danego browaru, do danego stylu, bo za chwilę już jest 5 nowych, nikt już nie pamięta, co było miesiąc temu ważone. To jest taka pogoń, no, ślepa pogoń, nie wiem za czym, no, ale to się na szczęście ukraca się, nie? Ludzie coraz więcej dążą ku klasyce, ku jakiejś stabilizacji. Jeżeli Paweł robi w Redenie Pilsa dobrego czy Lagera, no to go zawsze będzie robił, nie? Jak go za 10 lat będzie robił, też będzie dobry, nie? Ale jak będzie, by Paweł robił w Redenie 100 piw, kuźwa, w ciągu roku różnych, no to każdy już przestał szanować taki browar, nie? Dlatego ja nie szanuję takich browarów na M, czy Malt Garden, jakiś Funky Fluid. A tam chuj wie, o co chodzi z tym piwami, nie? Piwa są z dupy większości, co chwilę nowe, tylko aby kolorowa puszka była, nie? No to jest takie dziecinne, śmieszne i no na krótką metę, powiedzmy, nie? Prędzej czy później to nie będzie miał szacunku. A że jakieś tam blogierzy typu Tomasz K. jakieś piwo poleca, no to naprawdę nie wierzcie w to. Tomasz K. na piwach się zna tak jak ja, powiedzmy, no, na siedełkowaniu artystycznym. Coś tam słyszał, coś tam pił, gdzieś tam widział coś, ale ta jego wiedza jeszcze, no, przynajmniej o klasykach, no jest słabiutka, nie? Słabiutka, no. Może tam na kwasa, na jakiś ipak się zna, ale na klasykach, no nie będę tutaj mówił o jakimś boku ostatnio, który krąży na internecie, który Tomasz K. go tam zachwala, no. Obawiam się, że ten bok, no, jest daleki od wzorca przynajmniej, nie? Chyba, że to jest taka wolna interpretacja, więc nie będę się przypierdzielał, nie? Dobra, mniejsza o krytykę. Polecam wam ten browar Faust. W przyszłym odcinku będą koźlaczki. Polecam wam też mojej produkcji obwarzanki, jak mówią, precle bawarskie. Przepis, jak ktoś chce, dzisiaj upiekłem, gdyby ktoś chciał przepis, to nie ma sprawy, podzielę się. Polecam do piwa, zawsze nie pijcie piwa na pusto, tylko coś zjedzcie, czy precel, czy już jak już ktoś bogatszy, no to golonkę do tego, nie? I tak właśnie to jest ideał, po prostu coś zjeść, coś wypić i tyle. To nic, czyz, bizglaś, polecam się na przyszłość. Zum wohl.